Proszę Państwa, pozwólcie, że wszystkich bardzo serdecznie powitam zgromadzonych tutaj na auli. Dziękuję Państwu za przybycie, mimo że jest okres wakacyjny i że pogoda też nie jest bardzo sprzyjająca, żeby odbywać spacery. Natomiast sukcesywnie Państwo dochodzicie i wierzę, że będzie nas tutaj zgromadzona liczba słuszna, wszystkich zainteresowanych tematem trudnym, acz i bardzo aktualnym w kontekście obchodów, w trakcie których jesteśmy, obchodów związanych z 11 lipca, dniem, który w historii Polski powinien byłby być wpisany jako jeden z najbardziej dramatycznych dni, kiedy to osiągnęło apogeum straszliwe ludobójstwo, które potem, prawda, się nasilało i rozszerzało, poszerzało zakres swych żniw krwawych. Proszę Państwa, więc bardzo się cieszę z tego tytułu, że to spotkanie się odbywa i że Państwo jesteście. Jest to panel. Specjalnie się wystrzegam przy określeniu tego panelu. Zazwyczaj w środowiskach naukowych funkcjonuje pojęcie panel dyskusyjny. Zdecydowanie odrzucam w kontekście naszego spotkania ten szlak dyskusyjny. Nie mamy o czym dyskutować, proszę Państwa. Jesteśmy tutaj po to, żeby dawać świadectwo. Świadectwo bardzo konkretne, dlatego że temat, który nas łączy, jest bardzo konkretny. Mianowicie na skutek ludobójstwa śmierć poniosła według najbardziej uznawanych przez wszystkie, nawet sceptyczne środowiska w Polsce i na Ukrainie, 60 tysięcy ludzi na Woleniu. Porównywalna ilość też zginęła w dawnej Małopolsce Wschodniej. Okoliczności śmierci nie będę powielał bez przerwy, prawda Bogu dzięki. Te tematy się pojawiają i towarzyszą nam w środkach przekazu masowego, w gazetach i tak dalej, o ile będziemy chcieli sięgać do źródeł informacji tych, które zasługują na uwagę, prawda, bo oczywiście 11 lipca nie każda gazeta pamiętała o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, proszę Państwa. O tym nie będziemy mówić, natomiast porozmawiamy o namacalnych śladach ludobójstwa, które do dnia dzisiejszego są niczym ta rana krwawiąca, niezagojona. I ta rana jest strasznie potworna, proszę Państwa. Dlatego wynieśliśmy w tytuł naszego panelu przymiotniki dole śmierci i hańby. Śmierć, wiadomo, że zbiorowe mogiły są na wyciągnięcie ręki, gdy chodzi o przekroczenie granicy państwa polskiego, wschodnią granicę. Natomiast to są też namacalne znaki hańby dla naszych społeczeństw, dla Polski i dla Ukrainy. To są kości niepochowane do dnia dzisiejszego, kości, które się nie doczekały pochówku właściwego chrześcijańskiego. Byli mordowani przede wszystkim jako katolicy rzymscy. To był znak rozpoznawalny, według którego poddawani byli eksterminacji mieszkańcy Kresów. Katolik rzymski było to znanie, według którego rozpoznawano te ofiary, które mordowano. Nie jest przypadkiem, że apogeum ludobójstwa przypadł na Dzień Pański, na niedzielę, kiedy ludzie zgromadzeni byli w kościele. Więc proszę Państwa, o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo trze i puste będą wszystkie słowa o pojednaniu polsko-ukraińskim, dopóki te groby w ilościach tak zatrważających będą nieupamiętnione. Ponad 2000 miejsc zagłady, o tym za chwilę będziemy słuchali wypowiedź kolegi Leona Popka, ponad 2000 miejsc, które w żaden sposób, nie są upamiętnione, nawet wysypiska śmieci specjalnie, bezcześci się te kości. Jesteśmy uczestnikami, jesteśmy świadkami tego rodzaju wydarzeń. Proszę Państwa,
Stąd też temat i stąd też to nasze gremium ekspertów. Chciałbym przedstawić po kolei Państwu naszych dzisiejszych prelegentów. Kolega dr Leon Popek nie potrzebuje specjalnie prawa przedstawienia, jest to wyrozumiany autorytet i znawca. Jest to jeden z tych niewielu kustoszy, który od kilkudziesięciu lat zbiera tą pamięć, przechowywuje i zebrał, prawda, nieocenione skarby w postaci relacji świadków, bez których no już byśmy byli, prawda, na już by, prawda, ta obłudna frazeologia na temat wojny polsko-ukraińskiej, że każdy coś tam ma na sumieniu, prawda, już by weszła głęboko w naszą świadomość, bez tych świadków. Więc dziękujemy Ci, Leonie, i raz jeszcze pozdrawiam. Pan Jacek Góry z Fundacji Niepodległości, osoba też bardzo mocno zasłużona na rzecz upamiętnienia miejsc zbrodni. Osoba, która też dość często, dość sporo czasu spędziła na wschodzie, działając na rzecz zachowania śladów i upamiętnienia miejsc kaźni. Pan profesor Andrzej Gil jest znany naukowiec z zakresu też relacji polsko-ukraińskiej. Jest osobą ogromnie zasłużona na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Wieloletni działacz w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Osoba bardzo blisko współpracująca z profesorem Kłoczowskim, będącym, prawda, taką ikoną pojednania, poszukiwania tego, co łączy tę przestrzeń. Więc osoba bardzo dobrze znająca relacje polsko-ukraińskie i bym chciał to usłyszeć też ekspercki głos kolegi na temat, prawda, w jaki sposób, prawda, czy możemy mówić, prawda, o pojednaniu polsko-ukraińskim? Czy to, co się dzieje na różnych szczeblach, ma sens w sytuacji, w której jesteśmy? Jest wśród nas też dr Adam Kulczycki z Rzeszowa, a też z Przemyśla, doktor teologii, doktor socjologii, po wybitnych studiach w Paryżu, w Rzymie, prawda, też znany specjalista z zakresu socjologii, socjologii religii przede wszystkim. I chcielibyśmy też usłyszeć tutaj głos pana doktora na temat, prawda, roli kościołów. Czy kościoły spełniają swoją rolę? Bo oczywiście, prawda, w tym zaklamanej przestrzeni medialnej, w której jesteśmy, politycznej, prawda, kiedy jakieś racje wyższe, kiedy racje natury, natury, prawda, jakiejś politycznej, racji stanu, jak to niektórzy obłudnie mówią, prawda, każą nam, żeby pewne tematy nie poruszać. Czy kościoły muszą się dostosowywać też do tego sposobu funkcjonowania? I jest wśród nas, proszę Państwa, też pan redaktor Maciej Wojciechowski, wybitnie zasłużony redaktor, artysta i tak dalej. Osoba, która, prawda, na szczeblu, prawda, naszej wiedzy i wrażliwości donosi prawdę o ludobójstwie. Autor filmów, między innymi filmu Było sobie miasteczko, zapomniana zbrodnia na Woleniu, a też filmu, którego dzisiaj premierę obejrzymy, Sieroty Wolenia, córki Zamościa. Więc to jest nasze gremium eksperckie. Natomiast, proszę Państwa, chcemy rzeczowo rozmawiać, bez zbędnych jakichś oficjalów i tak dalej. Natomiast nie sposób mi nie wymienić, co niektóre osoby, które przybyły, prawda? Bo to jest też świadectwo solidarności. Solidarności i świadectwo tego, że jesteśmy razem. Więc pozwólcie Państwo, że przede wszystkim przywitam Jego Ekscelencję księdza biskupa Mariana Buczka, ordynariusza diecezji Żytomierskiej, obecnie Zaporowskiej. Tak, no właśnie, tak jak ja. Karkowsko-Zaporowskiej, emerytowanego obecnie biskupa, który nam odprawi Mszę Świętą, a też powie kilka zdań też w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy, dlatego że
łączy się duchowo. Kilka razy też kontaktowałem z księdzem arcybiskupem Mokrzyckim, który z racji na obowiązki inny nie może dzisiaj być z nami, ale zapewnił mnie, że ksiądz biskup tutaj będzie godnie i autorytatywnie reprezentował stanowisko Konferencji Episkopatu Ukrainy. Ogromnie się cieszę na obecność wśród nas pana marszałka, posła Franciszka Stefaniuka, który mimo licznych obowiązków przełożył inne obowiązki, przybył, żeby w tym dniu być z nami. Zabiegałem mocno o to, dlatego że przed oczyma stoi mi, prawda, postać pana marszałka, nieco roztargniona, rozgubiona w sytuacji, kiedy, prawda, to bezeceństwo się działo na sali sejmowej, kiedy rzeczy, prawda, po imieniu racje wyższe nie pozwalały powiedzieć. Jak pan marszałek poprosił, przynajmniej minutą ciszy uczcijmy tych pomordowanych. Więc, prawda, osoba ogromnie przejęta, wstrząśnięta, że tak powiem, podobnie jak my wszyscy, też i tym politycznym zakłamaniem, które towarzyszy tematowi ludobójstwa. Stąd ogromnie się cieszę i będę też się, za chwilę poproszę pana marszałka o zabranie głosu. Cieszę się, że są władze, mimo że jest urlop, okres urlopowy, jest wśród nas przedstawiciel władz uczelni, wydziału, ojciec, dziekan Ireneusz Lewoń, prodziekan Wydziału Teologii. Też nadaje powagi naszemu zgromadzeniu. Wysłaliśmy zaproszenia do różnych środowisk samorządowych, rządowych. Jest przedstawiciel wojewody lubelskiego pani Aneta Tkaczek z pismem, które też wysłuchamy. Ogromnie się cieszę, w tej chwili na salę wchodzi pani profesor Plasał, jedna z świadków tych wydarzeń woleńskich. Jest pani z nami. Wszystkich państwa, środowiska kresowe, pani Krystyna Romer-Patera, proszę państwa. No, pana prezesa Leszka Kalinowskiego serdecznie witam, pana profesora Czyżewskiego, pana Ryszarda Kotowskiego, wykładowcę ze szkoły liceum nr 5. Czyli, prawda, reprezentujemy różne stany, różne środowiska i się ogromnie cieszę, że będziemy na ten temat rozmawiali. Proszę państwa, zanim oddam głos naszym ekspertom, pozwólcie, że zaproszę właśnie do głosu tylko trzy osoby, które nadadzą też pewien klimat, pewną, prawda, też tempo naszym obradom. Więc księże biskupie, jakby można było poprosić o zabranie głosu i powiedzenie nam słów kilku w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy też swoje. Panie marszałku, czcigodny panie profesorze i czcigodni zebrani. Dwa słowa, bo więcej powiem w czasie kazania. Wiecie, że dwa lata temu była 70. rocznica rozpoczęcia tych tragedii wołyńskich, ludobójstwa. I dwa razy zebraliśmy się do Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego i Synod Biskupów Grekokatolickich we Lwowie. Byłem 22 lata sekretarzem generalnym konferencji, brałem w tym udział. I nie mogliśmy dojść do porozumienia, jak napisać list o pojednaniu i przebaczeniu. I wiecie, że ostatecznie pozostaliśmy od Synodu Grekokatolickiego i od Konferencji Rzymskokatolickiej Episkopatu Łacińskiego. I w tych dyskusjach biskupi grekokatolicy, którzy no niestety poszli w dalszym ciągu na skrajny nacjonalizm, a może nawet jakiś szowinizm, nie chcieli się zgodzić, żeby przyznać się, że część narodu ukraińskiego sprzeniewierzyła się przekazaniu Bożemu. Ja między innymi proponowałem bardzo proste zdanie, które mówiło wszystko, ale nie drażniło ich. Bracia Polacy, wybaczcie nam za braci i siostry Ukraińców, którzy w 1943 roku złamali przekazanie nie zabijaj. Kropka. Nie dadzą tego. Tej frazy. No to jakie pojednanie?
I do dzisiaj mamy w dalszym ciągu problem, jak dojść do porozumienia. W październiku, w listopadzie spotkaliśmy się znowu, bo raz w roku mamy rekolekcje wspólne grekokatolicy i rzymskokatolicy biskupi Ukrainy. I po tych rekolekcjach jest wspólne spotkanie robocze. I zawsze jest nuncjusz apostolski. I pierwszy atak dosłownie biskupów grekokatolickich to był na arcybiskupa Mokrzyckiego. I to tak dosyć ostro. W jaki sposób i dlaczego biskup rzymskokatolicki z Lwowa w czasie synodu biskupów całego świata w obecności papieża Franciszka powiedział, że grekokatolicy nie chcą się z nami pojednać, co gorsze, pozabierali niektóre kościoły i nie pozwalają nam w tych kościołach się modlić. Jako przykład dał Komarno, gdzie w 20-stopniowym mrozie nasi wierni stoją na cmentarzu przy kaplicy cmentarnej i się modlą, a nasz kościół stoi pusty 200 metrów dalej. I na auli synodalnej, gdzie byli biskupi z całego świata i papież, było takie słowo. I wtedy konsternacja była. I papież mówi, co to jest? Potem mieliśmy w lutym spotkanie ad limina z papieżem i grekokatolicy też byli. Godzinę rozmawialiśmy z papieżem Franciszkiem, tak u nas jest 11-12 biskupów było. Łatwo było spokojnie rozmawiać. I papież też mówi, dlaczego wy nie możecie dojść do porozumienia? Ja was proszę, ale papież prosi, a sytuacja jest niestety niezmienna. Jeżeli w episkopacie jest takie nastawienie antypojednania i antypolskie, co dopiero teraz wśród polityków. A przecież episkopat ma kształtować sumienie zgodnie z Ewangelią. Trzeba powoli to przezwyciężyć. I dlatego takie spotkania no są nieraz drażliwe, czasem no ranią. No ale prawda nie rani, bo to jest prawda. Nasze pokolenie, my tutaj siedzimy, no pani profesor ponoć jest świadkiem, ale nasze już młode pokolenie nie brało w tym udziału, ale jednak żyje. I chcemy, żeby wreszcie powiedzieć i żeby te doły, hańby i śmierci były zaznaczone, choćby tutaj spoczywa tyle, a tyle ludzi zamordowanych wtedy i wtedy. Nie będziemy pisali przez kogo mordowani, ale tamci mówią, my wiemy, wy chcecie nam dokuczyć. No przepraszam bardzo, mamy prawo się modlić i mamy prawo pójść i niestety, kiedy są te modlitwy, to biskupów grekokatolickich tam nie uświadczysz. Czasami kapłan się znajdzie, bo się boją. Kogo się boją? Wy macie kształtować tą postawę. Wy macie dawać tą moralność i wy macie też wzywać to, co mamy w modlitwie, odpuść nam, jak i my odpuszczamy. Jak prosić pojednanie od Pana Boga, czy przebaczenie naszych grzechów, jak my nie chcemy się przyznać do własnych win. I dlatego też tak rozmawiałem z Panem Profesorem, że prawdopodobnie na razie trudno będzie dojść do jakiegoś pojednania i postawienia krzyży w tych miejscach hańby i śmierci, że jest taka propozycja postawić takie krzyże w granicach czy przygranicznych terenach Polski mówiące, że 2000 miejsc tam jest krzyż pomijając to miejscowość i to. I potem dopiero można będzie dalej rozmawiać spokojnie i mówić, słuchajcie bracia, ten krzyż ma być również postawiony w tym miejscu z drugiej strony granicy. Żeby się ludzie modlili, żeby szanowali to miejsce. Bo jeżeli my nie potrafimy uszanować miejsc pochówku tak tragicznie pomordowanych, to tym bardziej pobratymców, no to jakie pojednanie, jaka wzajemna pomoc. I to jest bardzo ważne. Jeszcze długo będzie trwało. Kiedy na 70-lecie mordów miałem kazanie w katedrze w Łódzku, to powiedziałem, my się dzisiaj nie pojednamy, to czekamy następne chyba 10 lat na okrągłą rocznicę. Może wreszcie, może my, albo nasi następcy zrozumieją prawdę i się pojednają. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy, ćwierć wieku mija, prawda, od rzekomej demokratyzacji i rzekomych strategicznych relacji. Wiemy, prawda, że cofamy się wstecz. Cofamy się wstecz. Jeżeli z perspektywy dwóch lat temu, prawda, jeszcze można było o czymś rozmawiać, jakieś namiastki dyskusji, prawda, prowadzić, to teraz w świetle
nowych wydarzeń na Ukrainie, kiedy ideologia nacjonalistyczna stała się obowiązująca, kiedy w szkołach, prawda, się uczy i kiedy, prawda, będzie się ścigało wszystkich, którzy się nie zgadzają, prawda, z oficjalną wykładnią wydarzeń. Takie słowa są potrzebne i takie świadectwo. Dziękuję też księdzu biskupowi za to nagłośnienie tej inicjatywy. Postawienie krzyży po stronie Polski. 2000 krzyży, prawda, upamiętniających każdą miejscowość zniszczoną na Wołyni. Po stronie polskiej, nie przejeżdżając granicę polsko-ukraińską, podróżujący widzą ogrom spustoszeń i ogrom doświadczeń i ogrom niesprawiedliwości, która się dzieje do dnia dzisiejszego. Cieszę się, proszę Państwa, nie uczyniłem tego wcześniej, za to przepraszam, nie powitałem naszych zacnych współorganizatorów, przede wszystkim Fundacji Niepodległości, która poparła. Jest tutaj pan Jest Instytut Pamięci Narodowej, chyba Leon reprezentuje, prawda, władzę też, bo pan dyrektor powiedział, że obowiązki wyższe jednak, prawda, uniemożliwiły jako osobie funkcyjnej, prawda, uczestniczenie w naszym, ale też są poważne instytucje, prawda, też, proszę, a no i oczywiście Civitas Christiana, proszę Państwa, tutaj przede wszystkim Civitas Christiana, która, prawda, tą robotę najważniejszą wykonuje, prawda, co zapewnia tą całą logistykę, z którym, no, środowisko, z którym działamy tak blisko w symbiozie, prawda, że pan dyrektor Sułek daruje mi, że nie doszczegłem, prawda, go tutaj potraktowałem jako bardzo swojego, jako kogoś z ekipy. Także raz jeszcze dziękuję i za zaangażowanie. Więc proszę Państwa, poważne środowiska, poważne instytucje reprezentujemy. Zróbmy to. Postawmy te krzyże, prawda. Przede zacznijmy od tego. Niech te 2000 krzyży nadburzańskich, woleńskich świadczą o tym, co się dzieje, o tych, prawda, dolach, które nie istnieją, na których wysypiska śmieci powstają. Bardzo mi miło zaprosić do słowa pana marszałka posła Franciszka Stefaniuka, osobę ogromną, tak jak wspomniałem, ogromnie zasłużoną w zakresie upamiętnienia ofiar ludobójstwa. Bardzo proszę, panie marszałku, o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, czcigodne ekscelencjo, księże biskupie, z najwyższymi wyrazami szacunku za te słowa, które usłyszeliśmy. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć, 2 lata temu, jak na okoliczność apogeum zbrodni 11 lipca chcieliśmy podjąć uchwałę w Sejmie o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, to na sali się rozgorzała taka zajadła dyskusja, gdzie wzajemnymi oskarżeniami bardziej spostponowano ofiary, niż im wyrażono szacunek. To co pan Osadczyk wspomniał, poprosiłem o głos i poprosiłem panią marszałek wtedy, że skoro nie udało się uczcić uchwałą w należyty sposób ofiar ludobójstwa, wypowiedziałem to słowo wreszcie, ludobójstwa, niech pani marszałek pozwoli, żeby Wysoka Izba powstała, żeśmy chwilą ciszy uczcili ich pamięć. Sala uczciła chwilę ciszy, a ja na koniec wypowiedziałem słowa modlitwy za zmarłych, wieczny odpoczynek raczej nie dać Panie. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy 2 posłów się zerwało, oczywiście z określonego ruchu nie będę wypowiadał, jak wszyscy wiecie, że nieuprawnione są moje słowa, te, które ja wypowiadam. Nie od razu, bo nie chciałem doprowadzać do jarmarku po tym. W innym okresie powiedziałem, że z tej trybuny padały słowa kłamstwa, poniżania ludzi, różnych oszustw, bzdur i to się wszystko zmieściło. A jak słowa modlitwy za 120 tysięcy ponad ofiar, to akurat przeszkadza dla wielu polityków. Jaka ta Polska dzisiaj jest? A dziś mówi się u nas o pojednaniu polsko-ukraińskim. Ja jestem posłem, który w 91 bodajże roku na stojąco, bijąc brawa przez aklamację,
uczciliśmy uchwałę uznającą Ukrainę jako wolno państwo, jako wolne państwo, nie za Wisłą, nie niepodległą Ukrainę. I myśmy się cieszyli, że będziemy mieć sąsiada, ponieważ Ukraina jest naszym pierwszym sąsiadem i wszędzie wypowiadam szacunek do obywateli państwa Ukrainy. Tylko jak dziś, każdego lipca, mnie się pytają dziennikarze, czy ja się nie boję, bo w tym roku także byłem autorem uchwały. Czy ja się nie boję, że to ugodzi w relacje polsko-ukraińskie? Więc powiedziałem, że Polska ma relacje z konstytucyjnym państwem ukraińskim, a nie z nacjonalistami. Wygłosiłem oświadczenie, bo nie było innej możliwości i ja wam część tylko tego oświadczenia, jeśli można, zacytuję. Najpierw powołałem się na tą kartę historii, o tym apogeum, o zbrodni i tak dalej. Ale podczas gdy w Polsce ta karta historii owiana jest jakoś zadziwiającą zmową milczenia, powodującą kompletną niewiedzę młodego pokolenia o tej potwornej zbrodni, to w ostatnich latach obserwujemy niesłychany rozwój na Ukrainie Zachodniej kultu Stepana Bandery i ukraińskiej powstanczej armii. Przy całkowitym milczeniu władz w Kijowie i w Warszawie powstają w ukraińskich miastach pomniki Bandery i innych przywódców. Ich imionami nazywane są ulice i place. Odbywają się marsze gloryfikujące bohaterów ukraińskiej powstanczej armii. Wydane są publikacje negujące udział ukraińskiej powstanczej armii w mordowaniu Polaków. Poza nielicznymi wyjątkami blokowane są na terenie Ukrainy próby upamiętnienia terroru UPA. Według doniesień są jeszcze w granicach 4000 nieupamiętnionych zbiorowych mogił. Ja ciągle, Wysoka Izbo, zadaję sobie pytanie, jak zareagowałby dziś współczesny, cywilizowany świat, gdyby w Berlinie budowano pomniki Hitlera albo w Moskwie pomniki Stalina? Zadziwiające jest to, że w 2013 roku w polskim Sejmie posłowie nie poparli nawet uchwały w 70. rocznicę ludobójstwa o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Z całą mocą chcę podkreślić, że w podnoszonej przeze mnie i klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo do niego należy, historycznej treści dotyczącej omawianej zbrodni nie odnosimy jej do współczesnego ukraińskiego społeczeństwa, lecz do zbrodniczych formacji organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstanczej armii oraz tych, którzy tej ideologii hołdują, nacjonalistycznej ideologii Doncowa, która jest przykładem skrajnej odmiany rasizmu i szowinizmu, kultu przemocy wobec innych narodów oraz odrzucania wszelkich zasad moralnych. Jeśli w dalszym ciągu ze strony Polaków będzie trwało milczenie, to za kilka pokoleń zwycięży przekonanie, że to Polacy dokonali zbrodni na Ukraińcach, bo historia jest tak dziwnie odwracana. Mamy przecież dziś lekcję pod nazwą Polskie obozy śmierci. Współczesny świat z dzisiejszą techniką informacyjną jest podatny na zafałszowanie historii. Dziś, składając to oświadczenie, chciałbym wyrazić głęboki hołd dla wszystkich ofiar niewinnie pomordowanych i potępienie dla zbrodniarzy, tak jak to się czyni na całym uczciwym, cywilizowanym świecie. Otóż, szanowni państwo, często w gronie kresowian jest ten wielki bój o określenie ludobójstwo. Faktów się nie da zafałszować. Ale dziś widzę straszniejsze zamierzenie, zapomnienie, milczenie i boję się, że za kilka pokoleń, tak jak w tym oświadczeniu, jak wygłosiłem te słowa, będą mówić o tym, że to było odwrotnie. Dziś na Białorusi młodzież więcej wie o tej zbrodni na Polakach niż młodzież polska. A kiedyś powiedziano, że jak my nie będziemy mówić, to kamienie wołać będą. To dobry pomysł o tych krzyżach. Niech znaki wołają. Niech ktoś się zapyta, co one znaczą. Inaczej nie można. I jak mnie przedstawiciele kresowian kiedyś przekonywali, zajmijcie się politycznie tą sprawą, to będziecie mieli poparcie, odrzuciłem od razu. Nie w kategoriach politycznych. Z potrzeby serca i z nakazu sumienia.
to ja to rozumiem i w tych kategoriach powinniśmy postępować. Politykę odrzucić na bok. Polityka w tych kategoriach jest zakłamana i brudna. Dziękuję panie marszałku za świadectwo po raz kolejny, które pan daje, które świadczy o konsekwentnej postawie. Tylko, że słuchając tego przemówienia pana, muszę wytknąć jeden błąd, przepraszam. Mówił pan o zachodniej Ukrainie, byłoby to prawdziwe z perspektywy dwóch lat, roku temu, sprzed roku. Natomiast, prawda, obecnie ideologia nacjonalistyczna jest obowiązująca na skalę całego kraju. Nie jest to zachodnia Ukraina. Jest ustawa słynna, która haniebna, która, prawda, winduje tych, których nie należy, nie, w świetle prawa ukraińskiego, a prawo to będzie ścigało, prawda, wszystkich negujących daną prawdę i za granicą. Więc, prawda, jest zarządzenie chyba z ubiegłego tygodnia ministra edukacji Ukrainy, który, prawda, na banderze każe wychowywać, budować edukację narodową, budować młodzieżą. To jest ideologia ogólnie obowiązująca na skalę całego kraju. Przypomnijmy, prawda, pan prezydent Poroszenko, będąc na sali Sejmu, prawda, próbował przepraszać, a potem, prawda, podpisywał ustawy. Czego jest warte te przeprosiny? Czy są to przeprosiny, które mieszczą się w kategoriach chrześcijańskich, logicznych, normalnych? Przepraszać i robić swoje, proszę państwa. Więc i ja bym się nie do końca zgodził, panie marszałku, z tym, że politykę, odstawić politykę. Bez polityki nic nie zrobimy. Bez polityki, bez tego, mamy teraz szereg impasów. Na przykład młodzież Ukrainy zradykalizowana, zindoktrynowana ideologią nacjonalistyczną przyjeżdża do Polski, podnosi symbole, prawda, które nie mają prawa się pojawić na terenach Rzeczypospolitej. Prawda? Prokuratura jest bezradna, umarza postępowanie. Dlaczego, prawda, ciało ustawodawcze nie podejmie decyzji w tym zakresie? Dlaczego, prawda, symbole pewne nie będą na mocy prawa zakazane? Dlaczego ideologia pewna? Dlaczego podobnie Francja ściga za negowanie faktu ludobójstwa Ormian? Dlaczego Rzeczpospolita na mocy ustawodawstwa nie czyni czegoś takiego, upominając się o te ofiary ludobójstwa, które są ewidentne? Dlaczego? Więc bez polityki nic nie zrobimy i bez inicjatyw państwa też tutaj... Tak? Nie polega. Wiecie, dlaczego na najwyższych szczeblach władzy jest taki opór? Do czego wniosku? Dużo potomków rodzin z akcji Wisła jest dzisiaj dziennikarzami, politykami, sprawują władzę we wszystkich formacjach są. Poprzez przenikanie od wewnątrz, nieujawnienie z pięknymi nazwiskami i tak dalej. I to jest tak, że można dmuchać przeciwko wiatru. Dzisiaj bądźmy czujni wobec tego w innych okolicznościach, kiedy są możliwe do zmiany. Ale miejmy dobrą wiarę, prawda, bo widzimy, że scena polityczna jakoś się zmienia, że, prawda, dochodzą też do głosu środowiska, które... No, miejmy dobrą nadzieję i też... Proszę państwa, i jako zakończenie tej części wprowadzającej chciałbym poprosić pani magister Anetę Tkaczyk o odczytanie pisma od wojewody. Jest to bardzo ważne świadectwo, stąd nie jest to zdawkowe, prawda, pismo, ale jest to gest solidarności z nami, więc proszę panią magister o odczytanie pisma. Jego ekscelencjo, księży biskupie, panie marszałku, czcigodny ojcze, księży dziekanie, panie profesorze, szanowni goście i organizatorzy panelu, mam zaszczyt przeczytać państwu słowa wojewody lubelskiego, pana Wojciecha Wilka, skierowane do państwa jako uczestników tego panelu, składane na ręce pana dyrektora, pana profesora Włodzimierza Ostrowczego. Szanowny panie profesorze, wszelkie zbrodnie przeciwko ludzkości, niezależnie od momentu dziejowego oraz szerokości geograficznej, zasługują na sprzeciw i potępienie ze strony społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim na naszą pamięć. Obchodzona w tym roku
72. rocznica ludobójstwa na Wołyniu to sposobność do przypomnienia sąsiadującym ze sobą narodom, polskiemu i ukraińskiemu, a także innym nacjom, tego tragicznego wydarzenia. Nie w imię nienawiści, ale w imię prawdy ku przestrodze następnych pokoleń. Kardynał Kazimierz Nycz. Dziękując za zaproszenie do udziału w panelu Doły śmierci i hańby poświęconym nieupamiętnionym miejscom pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej, pragnę złożyć wyrazy uznania panu oraz współorganizatorom panelu za troskę o godne uczczenie pamięci niewinnie pomordowanych, a także o właściwe pojmowanie przywileju wolności i demokracji, która stała się udziałem naszych narodów. Na ręce pana profesora przekazuję pozdrowienia i wyrazy szacunku wszystkim uczestnikom panelu. Życzę państwu szerokiego zainteresowania organizowanym wydarzeniem, a także owocnej dyskusji. Z poważaniem, wojewoda lubelski Wojciech Wilk. Dziękuję, proszę państwa, też chyba podobnie jak ja uważnie państwo wysłuchaliście słowa jednoznaczne, konkretne, przypominające o 72. rocznicy ludobójstwa, prawda? Więc mając takiego wojewodę, mając też takie władze lokalne, dużo jesteśmy w stanie zdziałać, żeby upamiętnić i żeby prawdę donosić też do wysokich szczytów, prawda, politycznych. Proszę państwa, tym pozwólcie, że do naszego panelu zamknę i poproszę o wypowiedzenie się w zakresach, które wcześniej zostały ustalone, naszych ekspertów. Bardzo proszę państwa o dotrzymanie pewnej dyscypliny czasowej, czy 10-15 minut, żebyśmy mogli potem jeszcze dyskusję z audytorium nawiązać i obejrzeć film, najnowszy film pana reżysera, redaktora Wojciechowskiego. Więc proszę o zabranie głosu kolegę Leona Popka. Szanowni państwo, pozwólcie, że zacznę słowami poety. Biegliśmy z kamiennymi od grozy oczyma wśród kibulów kominów, ścian, czarnych łąków. Lecz śmierć niełatwo było w pochodzie zatrzymać. Często miewała bliżej, gdy szła od współziomków. Wy, których białe kości spod wołyńskiej ziemi krzyczą do nas o pomstę na plemię siepaczy, proście Pana za nami tu zgromadzonymi, by nam kiedyś pozwolił oprawcom przebaczyć. To są słowa Wojciecha Kejne, umieszczone na kamieniu na skwerze wołyńskim. Słów kilka wprowadzenia. W 1939 roku na Wołyniu mieszkało około 350 tysięcy Polaków. Na skutek działalności Sowietów, słynne wywózki 4, działalności Niemców, wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy, działalności Policji Ukraińskiej. W 1943 roku Polaków na Wołyniu zostało z 16%, ubyło do około 10, z 350 tysięcy do około 220. Co gorsze, społeczeństwo polskie zostało pozbawione całkowicie, niemal całkowicie elementu przywódczego, działaczy społecznych, wojskowych, tych wszystkich inteligencji, tych wszystkich, którzy mogli w jakiś sposób poprowadzić, czy nawet zorganizować opór. Polacy przed wojną mieszkali prawie w 3000 miejscowości. W wyniku działań organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii około 2000 miejscowości zostało dotkniętych niewyobrażalnym terrorem, z czego ponad 1000 w
w ogóle przestało istnieć. Nie ma ich na współczesnej mapie Ukrainy. Zginęło w niezwykle okrutny sposób około 60 tysięcy Polaków. Proszę Państwa, z tej liczby 60 tysięcy Polaków to jest ponad 30% wszystkich mieszkańców. Dwa tysiące miejscowości, 70% wszystkich parafii przestało istnieć. Spalone kościoły, plebanie, ludność wymordowana, wypędzona. Polacy próbowali ratować swoje życie, uciekając za Bóg, bądź do większych miejscowości, gdzie były garnizony niemieckie, węgierskie. Tam szukali pomocy, tam Niemcy podstawiali wagony i wywozili kolejnych kilkadziesiąt tysięcy na roboty przymusowe do Rzeszy. Ale nie o tym chciałem mówić. To są rzeczy znane, mniej lub bardziej. Chcę powiedzieć, że z tej liczby 60 tysięcy Polaków niespełna 3 tysiące, to jest niecałe 5%, miało religijny pochówek. Z tej liczby jeszcze mniej miało pochówek z udziałem księdza. Większość ofiar była potraktowana jak padłe zwierzęta. Zwłoki były masowo bezczeszczone. Okaleczano ciała za życia, ale i okaleczano również po śmierci. Ciała były zakopywane często w stanie już rozkładu w miejscach mordu, na cmentarzyskach dla zwierząt. Na takim cmentarzysku dla zwierząt spoczywa do dnia dzisiejszego w miejscu nieustalonym delegat rządu polskiego, poeta Jan Rumel. Lub w innych miejscach, poza cmentarzami. Ciała były palone w zabudowaniach, wrzucane do rzek, do studni. Część zwłok nigdy nie została pogrzebana, czy nawet zakopana w ziemi. Była żelem dla dzikiego ptactwa i zwierząt. Co więcej, uniemożliwiano rodzinom, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom ukraińskim pochowania ciał. Naśmiewano się z bólu rodzin pomordowanych. Proszę Państwa, tutaj dotykamy rzeczy niezwykle istotnej, niezwykle delikatnej. Wbrew zwyczajowi nie opłakano zmarłych, nie pozwolono na wyrażenie bólu. 3000 lat przed Chrystusem barbarzyńcy zawierali przerwanie działań wojennych po to, żeby pochować poległych po jednej i po drugiej stronie. Tutaj tego nie było w XX wieku. Jeżeli już dokonano zakopania, nie pogrzebania, to były liczne przypadki profanacji grobów, niszczenia upamiętnień, ścinania, wykopywania krzyży. Po wojnie tym rodzinom, którym udało się tam pojechać, miejscowi nie udzielali informacji. Nie wskazywali tych miejsc. Wręcz dezinformowali. Starsze pokolenie byłych mieszkańców Wołynia wymarło. W większości na naszych oczach odchodzą ostatni świadkowie. I z różnych przyczyn niemożności odwiedzenia Wołynia po 1945 roku starsze pokolenie w większości nie przekazało następnemu pokoleniu wiedzy, gdzie leżą ich bliscy. Na naszych oczach odchodzą ostatni. Czy się doczekają upamiętnień? Za 10 lat nikt już nie wskaże tych miejsc, gdzie leżą Polacy. Jakie to rodzi skutki? Negatywne i jak najgorsze. Dlaczego? Dlatego, że na współczesną, przyszłą współpracę między Polakami i Ukraińcami właśnie te negatywne, wyniesione relacje będą przekazywane następnym młodym pokoleniom. Będą przekazywane takie
uczucia. Jak żal, ból, nienawiść, złość, bezsilność, upokorzenie. Szkoda, że tego nikt nie bada. W większości ofiary nie mają więc grobów. Nie ma miejsca zagrzebywania, zakopywania. I w większości nie były one nawet oznakowane. Na dzień dzisiejszy krzyżem, nieraz skromnym drewnianym, nieraz skromnym pomniczkiem, nie zawsze postawionym na mogile. Proszę Państwa, z tych upamiętnień, które są na Wołyniu, a jest ich około 150, może 170 na dzień dzisiejszy, myślę, że co najmniej połowa, albo może nawet i więcej, tych krzyży postawionych w 2000 miejscowości, proszę Państwa, na 2000 miejscowości, gdzie ginęli Polacy, gdzie są mogiły, groby, a właściwie jamy śmierci, domy śmierci, tylko 150 krzyży na 2000. W większości nie postawione na mogiłach. Tylko nieraz na skrzyżowaniu wsi, na skraju wsi, gdzieś pod lasem. Co to znaczy? To znaczy, że w około 1500 miejscowości, więcej, tam gdzie zginęli Polacy, gdzie leżą Polacy, nie ma znaku krzyża na mogile, nie ma mogił w większości Polaków. Można szczegółowo opisywać te krzyże, które są. Jest pewnym paradoksem, że więcej upamiętnień powstało w czasach władzy sowieckiej, radzieckiej po 1945 roku. One są zakłamane, one są najczęściej z takimi napisami: obywatelom radzieckim narodowości polskiej, którzy zginęli z rąk burżuazyjnych nacjonalistów ukraińskich. Te napisy po 1991 roku były skuwane, na przykład w Porycku, w Kisielinie, już tych napisów nie ma. Jak będziecie Państwo tam na cmentarzach, to zobaczycie, że tam są wyraźne ślady skucia. Kilkadziesiąt krzyży, pomników, znaków pamięci zostało postawionych właśnie przez rodziny. Najczęściej przez rodziny, prywatnie. Są one na cmentarzach rzymskokatolickich, na cmentarzach prawosławnych, ale nieraz gdzieś pod lasem nie wolno umieszczać napisów żadnych. A jeżeli są nawet postawione, czy zamieszczone, są niszczone, zerwane, fałszowane, zamalowywane. Proszę Państwa, chciałem... Na ten temat można jeszcze wiele mówić. To jest taki może głos początkowy, ale chciałem Państwu pokazać konkretne dwa przypadki, z czym mamy do czynienia. Teraz trzeba będzie oświetlenie zmniejszyć, żebyśmy lepiej widzieli. Ja powiem, że te przypadki dotyczą dwóch miejscowości, w których mieliśmy to szczęście, że dostaliśmy zgodę władz ukraińskich, gdzie pracowali archeolodzy polscy i ukraińscy i tam przeprowadziliśmy ekshumację. Ekshumację, która pozwoliła wydobyć z tych domów śmierci szczątki Polaków, zamordowanych Polaków. Tak się składa, że i w jednej, i w drugiej miejscowości zginęli Polacy 30 sierpnia 1943 roku. I tam dzięki przychylności miejscowych duchownych prawosławnych stanął krzyż, szczątki zostały ekshumowane, był pogrzeb. To jest miejscowość, przepraszam za szybko, ja chciałbym trochę też komentować. Jeszcze może wcześniej. Tak, to jest miejscowość Gaj, gdzie zginęło około 600 Polaków. Ciała zamordowanych wrzucono do strzelnicy. Tu są wały strzelnicy, tu po jednej, po drugiej stronie, w środku umieszczono, wrzucono ciała zamordowanych.
dostępne. I co mamy? Już na samym początku znajdujemy mnóstwo kości, kawałków kości, dziesiątki, setki kawałków kości, ale na środku zaczyna nam się odsłaniać coś, co nas zaczyna przerażać. Mianowicie obok są wielkie doły po szkole. Rozebrano szkołę, nawet fundamenty i była możliwość, jeżeli ktoś chciał wywozić śmieci, bo z tego miejsca zrobiono wysypisko śmieci. Więc te śmieci można na przykład było wrzucić do wybranych fundamentów. Gotowe doły były. Ktoś zadał sobie wielki trud, wielki wysiłek, rozkopując, jadąc dalej, rozkopując mogiłę i w środku wyrzucając te kości. Ta osoba wiedziała, bo to były dziesiątki kości, że rozkopuje mogiłę. To było złośliwe. I tutaj kilka furmanek śmieci. Jak zobaczymy, nie tylko szkło, jakieś, prawda, szyby, naczynia, ale również buty, wózki dziecięce, trzy wózki dziecięce, balia, wanienka, nocniki, pampersy, wszystko, folie, wszystko, wszystko. To będzie ten rozkopany, bo z czasem się okaże, że to jest 1/3 mogiły została rozkopana, kości zniszczone, proszę następnie. Tak, to fragment i mamy i buty, i plastiki, jakieś puszki po konserwach, talerze pobite. Tak, następnie. Ostatni musiał być plastik. Tak, fragmenty roweru, kilka rowerów wyciągnęliśmy. Proszę Państwa, po datach z puszek stwierdziliśmy, że zostało to zrobione w czasie wolnej Ukrainy. Daty na puszkach nosiły, to był 1992 rok, 1994 rok, czyli już za wolnej Ukrainy. Ktoś zadał sobie ten trud, żeby to zrobić. Tu wyciągamy wózek dziecięcy. Takich wózków były 3. Proszę raz. To jest fragment odsłoniętej mogiły. To jest fragment odsłoniętej mogiły. Ciała wrzucone bezwładnie. Tu nawet widzimy. Mordowano przy pomocy broni palnej, ale i nie tylko. Nie tylko, również tępe narzędzia. 81 osób wyciągnęliśmy z tego domu śmierci, z tej jamy grobowej. Proszę bardzo. To są szkielety tych osób. Na skutek działań tych, że mogiła została rozkopana, niektóre szkielety nie były kompletne. Niektóre szkielety nie były kompletne, po prostu kości zostały. Tu w workach są pozostałe kości drobne, które trudno było przypisać konkretnym osobom, dlatego że one zostały pocięte, wyrzucone. Proszę bardzo. Tu mamy mogiłę niedaleko Ostrówek, jest miejscowość Wola Ostrowiecka. I tam w 2011 roku razem z archeologami ukraińskimi odnaleźliśmy budynek, gdzie był budynek szkoły, w którym to budynku zgromadzono kobiety z dziećmi na placu szkolnym mężczyzn. Mężczyzn wyprowadzano do stodoły gospodarza o nazwisku Strażyc i tam zamordowano przy pomocy 243 osoby, zabito przy pomocy siekier, maczug, kołków, młotów do uboju bydła, które zostawiały na czaszkach takie charakterystyczne trójkąty. Natomiast tutaj, gdy nadjechali Niemcy, oblano benzyną szkołę, wrzucono granaty i ci, którzy próbowali się ratować, ginęli, zabijani z broni, pozostali, zginęli w płomieniach. Okazuje się, że ciała te w liczbie około 250 nigdy nie były zakopywane, nigdy nie były grzebane. Po prostu to leżało, szczątki te spalone, szkoły przywaliły. Następnie z pobliskiego, tutaj jest taki olbrzymi kanał, rów melioracyjny, nasunięto ziemię przy pomocy spychaczy na mapę szczątki i teren ten cały był przez 40 lat uprawiany. Pole kołchozowe, tam uprawiano zboże, ziemniaki. Proszę następne. I w 2013 roku udało nam się odsłonić to są szczątki, które przetrwały, dlatego że były pochowane, że leżały niżej, poniżej 40 cm. To wszystko, co było wyżej, proszę zdjęcie następne,
To wszystko, co było wyżej, to jest ta modliła. A tutaj, proszę Państwa, są ślady orki. To są te takie jaśniejsze pasma, to pługi ciągnięte przez takie potężne ciągniki stalinowce, taki miał 12 pługów, one orały do 40 cm. I to wszystko, co było wyżej, było orane, systematycznie ścinane. Następnie przy pomocy glebogryzarek, jakichś talerzówek, broń, rozciągane. My te kości znajdowaliśmy tu wszędzie, mnóstwo, z tym, że nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, chcieć te kości, trzeba by było, nie wiem, 500 ludzi, sita i to wszystko, tą ziemię przesiewać, tu wszędzie są kości. To, co wybrałeś, to, co udało się wybrać, te kości zostały wybrane. Natomiast tutaj 79 osób. Proszę następny. To jest fragment. Tu mamy spalony belkę szkoły. Tu są jeszcze popioły po spaleniu. I to są te fragmenty. Proszę następne. Tak, tu mamy oznaczone około 20 osób. Kolejnych kilkadziesiąt jest 79 osób. W tym niewielkim dole 79 osób. Archeolodzy ukraińscy, biskup Marcjan Trofimiak, konsul Janik, przedstawiciel też władz ukraińskich z Urzędu Wojewódzkiego w Łódzku, antropolog pani Iwona Teul, dziennikarze polscy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, efekt uprawy tej ziemi to jest taki, że to jest numer 11. Szczątki tej osoby, tego człowieka stosunkowo dużo, ale tylko kilka oznaczone numerem 6, czy tylko kilka numer 3. Proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, to są przykłady, dwa przykłady. Właściwie można powiedzieć szczęście w nieszczęściu, bo dostaliśmy zgodę na ekshumację, która pokazała, mieliśmy szansę odsłonić, odnaleźć, proszę Państwa, to nie jest łatwe. Większość mogił jest już niestety praktycznie nie do odnalezienia. Dlatego, że zmieniła się struktura, zasadzono las, zrobiono meliorację. Tak jak tutaj pola były orane, obsiewane, ciała w większości nie były zakopywane, nie były chowane, były wrzucane do studni. Do studzień, były wrzucane do płonących domów. Tych szczątków nie uda się już odnaleźć. Tu mieliśmy szansę szukania, odnalezienia, wyekshumowania i godnego pochowania na cmentarzu. Był pochówek w 2011 roku z udziałem władz polskich, ukraińskich, duchowieństwa rzymskokatolickiego, duchowieństwa prawosławnego na cmentarzu w Ostrówkach. Wtedy ponad 320 osób odnaleźliśmy i pochowaliśmy. I 81 osób również zostało wyekshumowanych, pochowanych w 2013 roku na cmentarz w Sokulu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy zwłaszcza też za te obrazki, które prawda, w sposób namacalny świadczą, na jakim etapie jesteśmy, prawda? O czym nie piszą gazety, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Natomiast to jest rzeczywistość dnia dzisiejszego osłonięta w niewielkim stopniu. Moje pytanie jest takie, czy społeczeństwo polskie, przede wszystkim, bo to jest ból polski, ma prawo na to, żeby liczyć na błogosławieństwo Boże, przepraszam, jesteśmy tutaj w ścianach katolickiej uczelni, prawda? Niech też w tych kategoriach. Czy Pan Bóg błogosławi temu narodowi, który odcina, nie chce pamiętać o tym, o tych ofiarach? Czy jest to normalne społeczeństwo, w sensie, prawda, społeczeństwa, które deklaruje wybór europejski, w znacznej mierze chrześcijański i tak dalej? To jest wielkie wyzwanie i wielka przestroga. Bardzo proszę Pana Jacka Burego o kontynuację tego wątku związanego z sytuacją drogową. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja chciałem w swoim krótkim
krótkim wystąpieniu zasygnalizować pewien kontekst społeczny, historyczny, tego też, o czym mówił Leon, i konsekwencje, jakie wynikają z tego kontekstu, właśnie w scenerii, mając zapamiętany ten obraz tych tytularnych dołów śmierci, hańby, o których dzisiaj mówimy. Ja pojawiłem się na Ukrainie w 2008 roku, zabrał mnie tam wtedy Leon i pamiętam takie wydarzenie, które po latach uzmysłowiłem sobie, jak bardzo ta Ukraina się zmieniła. Leon pokazał mi jeden z pomników poświęconych Ukraińskiej Powstanczej Armii, to był rok 2008. Ciekawostką było to, że ten pomnik miał zasłoniętą inskrypcję. Trzeba było odsłonić wieńce, przesunąć znicze, żeby móc wyczytać gloryfikujący Ukraińską Powstanczą Armię tekst. Przez te 7 lat, jakie minęło od tamtej pory, tych pomników, ulic, nazw, patronów, nie tylko samego Bandery, ale ludzi związanych z UPA, takich jak Roman Szuchewicz, ludzi takich jak Taras Golowo-Robec, przybyło na Ukrainie praktycznie w każdym większym mieście. Pojawili się nie tylko jako patroni ulic, nie tylko jako postacie pomnikowe, ale również jako postacie reklamowane na takich banerach, jak u nas reklamują się na przykład wielkie markety. Pokażę później Państwu zdjęcia dokumentujące i obrazujące to, o czym będę mówić. Wracając na chwilę jeszcze do tego obrazka sprzed lat, tego pomnika zasłoniętego wieńcami, uzmysłowiłem też sobie, jak, w którą stronę poszła tożsamość ukraińska. Jeśli dzisiaj kilkanaście miast mianowało obywatelem honorowym Stefana Bandery, jeśli w tych miastach są pomniki i jeśli w tych miastach patronami ulic są bohaterowie UPA, to trzeba się mógł zastanowić nad dwiema sprawami. Pierwsza rzecz to, czy Ukraińcy mają prawo kreować sami własną tożsamość. Oczywiście, że tak jak każdy z naród ma prawo kreować własną tożsamość. Tożsamość oczywiście dzieje się i kształtuje wśród wielu wpływów. Tak jak nasza zderza się czasami z tożsamością sąsiadów, tak samo zderza się i ukraińska. Problem tylko polega na tym, że te konsekwencje tak kreowanej tożsamości będą pogłębiać problem i chciałbym tutaj w dwóch zdaniach też zasygnalizować, na czym będzie polegać ten problem. Proszę zwrócić uwagę, jak budują ten kształt bohaterów, tą formę bohaterstwa z czasów II wojny i później Ukraińcy, a jak kreuje się strona polska. Kilka przykładów. Oczywiście dzieje się to i na poziomie trochę niższym, tak jak mieliśmy przykłady, które przypomniał swojego czasu rok temu na konferencji organizowanej przez Fundację Niepodległości profesor Paś, który przy wydaniu swojej książki zetknął się z takim ostracyzmem wręcz. Uniwersytet Lwowski wręcz chciał zerwać stosunki międzyuczelniane z Uniwersytetem Wrocławskim. W 2014 roku we wsi Radymno organizowana była konferencja na Rzeszowszczyźnie. Kulminacją tej konferencji było właśnie spalenie wsi. Związek Ukraińców protestował tak kreowaną historię Polski z czasów II wojny i te relacje polsko-ukraińskie. Natomiast to jest ten poziom trochę niższy, natomiast proszę zwrócić uwagę na ten poziom międzypaństwowy, kiedy po pomarańczowej rewolucji bohaterem narodowym zostaje mianowany Stefan Bandera, a po ostatniej rewolcie na Majdanie Kijowskim po wizycie prezydenta Polski za chwilę wchodzi ustawa, która chroni UPA. Proszę zobaczyć, jakie będą tego konsekwencje. To taka wyprawa, ekshumacja, która odbędzie się za 5, 6, 7, 8 lat, może się skończyć bardzo szybko. Wystarczy, że antropolodzy, archeolodzy, historycy stwierdzą, że są to ofiary UPA i wówczas taka ekspedycja jest narażona na pobyt w więzieniu zwyczajnie. Dzisiaj państwo ukraińskie jest słabe i to prawo prawdopodobnie jest martwe. Natomiast kto wie, jak będzie za 5-6 lat.
I kolejną konsekwencją tak tworzonej polityki tożsamościowej będzie przeświadczenie ludzi o tym, że są to faktycznie bohaterowie. Bo skąd większość społeczeństwa czerpie wiedzę historyczną? Właśnie z ulic. Tak samo jak my wierzymy, że patroni naszych ulic, że pomnik marszałka Piłsudskiego, że rondo Romana Dmowskiego i tak dalej, świadczą o tym, że są to nasi bohaterowie. Większość społeczeństwa ukraińskiego, patrząc na swoje ulice, patrząc na pomniki, będzie przeświadczona, że to są ich bohaterowie. Ten dialog będzie dużo trudniejszy za 10-20 lat. Bo ci ludzie będą przekonani, że szkolujemy ich bohaterów. Ale dwa słowa jeszcze powinienem powiedzieć na temat wiedzy albo niewiedzy społeczeństwa ukraińskiego, bo trudno mi to ocenić jednoznacznie. Bo nauczyłem się na pedagogice, że zanim się coś oceni, trzeba też próbować zrozumieć. I kiedy stykając się bardzo często z młodymi Ukraińcami, także w trakcie takich ekshumacji, miałem okazję z nimi rozmawiać, to skonstatowałem w pewnym momencie, że nasza wiedza jakby rozdwaja się, idzie jakby w dwóch różnych kierunkach. Takie moje doświadczenie, właśnie z tej ekshumacji, którą już pokazywał Leo w Gaju, gdzie kwaterowaliśmy w Kaszówce i podczas jednej z takich długich nocy spędzonej z młodym ukraińskim archeologiem, człowiekiem wykształconym przy mocnej herbacie. I gdzieś tak po piątej kolejce tej herbaty postanowiłem porozmawiać z nim, zapytać go, jak on to widzi. I zdziwiłem się mocno, bo miałem wrażenie, że on mi kłamie, że naprawdę tak jest, że ta wiedza o mordach, o rzeziach upowców na polskich ofiarach cywilnych praktycznie nie istnieje w społeczeństwie. On relacjonował to w taki sposób, w jaki bardzo często Ukraińcy relacjonują tą historię, czyli odwołując się do prowokacji sowieckich. A kiedy zobaczycie Państwo, że to znajduje potwierdzenie. Kiedy się wchodzi do księgarni w Łódzku, to nie ma tam żadnych książek poświęconych mordom UPA na Wołyniu czy na zachodniej Ukrainie. To są na przykład dwie biografie Stefana Bandery. Skąd ci ludzie mają czerpać wiedzę? Tak samo proszę zobaczyć, jeśli ktoś z Państwa czyta, swojego czasu oficyna wydawnicza krakowska Mireki wydaje pamiętniki upowców. Między innymi Stebelskiego, Grina, wyszło bodajże 5 albo 6 tomików. One wszystkie zaczynają się w 1945 roku. Jeśli takie książki wychodzą na Ukrainie, to skąd ci ludzie mają wiedzieć, że wcześniej UPA przed 1945 rokiem zrzeszała zwyczajnie bandytów i morderców. Skoro kreują ich na bohaterów, zaczynając ich historię i rozpoczynając ich opowieść, narrację upowską od 1945 roku. Wracając jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałem o tym próbie zrozumienia, zanim ocenimy, bo nie mamy co do tego wątpliwości, że byli to bandyci, łajdacy i mordercy. Natomiast jeśli tą narrację zacznie się od 1945 roku, to proszę zobaczyć, że ten nim UPA jest bardzo atrakcyjny i świetnie się wpisuje w mentalność wschodnią. To jest nim przecież taki desperatus, sami przeciw światu, przeciwko Polakom, przeciwko Niemcom, przeciwko Sowietom. Jeśli się wytnie z ich życiorysów te mordy, to może się wydać atrakcyjny taki mit i dla młodzieży, i dla społeczeństwa. Chciałem jeszcze zasygnalizować kilka problemów związanych z tym upamiętnieniem i z widzeniem dzisiaj tych dołów śmierci przez Ukraińców. Za chwilę Państwo zobaczycie też zdjęcia, jakie udało mi się zrobić na Ukrainie. Takim symbolem tych relacji, tych dołów śmierci i hańby jest kilka miejscowości, gdzie znajdują się pomniki UPA, granitowe płyty z wyrytymi nazwiskami bohaterów morderców w centrum miejscowości, na przykład w Lubomlu, a kilkaset metrów dalej na cmentarzu polskim anonimowy krzyż, bo nie pozwolono
stronie polskiej. Już nawet nie mówię, żeby użyć słowa zamordowani, bo tak jak wspomniał tutaj Leon, to słowo jest albo wyrzucane z inskrypcji, albo skuwane, tak jak na przykład ma to miejsce w Wichrowicy, gdzie słowo zamordowanie jest po prostu skute jakimś ostrym narzędziem z pomnika. Jest to jeden z niewielu pomników, gdzie takie słowo pada. I w Lubomlu na cmentarzu jest anonimowy krzyż poświęcony ofiarom UPA. Ktoś, kto nie jest zorientowany, nie będzie o tym wiedzieć. Natomiast w centralnym miejscu na rynku jest pomnik poświęcony komputerom mordercom. Podobna miejscowość to Churby, Wiśniowiec w Churbach, gdzie też byliśmy razem z Leonem oprowadzani przez księdza Witolda z miejscowości Ostróg, proboszcza parafii w Ostrogu, księdza Witolda Kowalowa. Pokazał nam arcyciekawe miejsce. W Churbach, nieistniejącej dzisiaj miejscowości, rośnie mały zagajnik, a po drugiej stronie ulicy buduje się mauzoleum UPA. Bardzo atrakcyjne miejsce dla turystów i dla młodzieży. Buduje się tam bunkier, który ma być taką atrakcją turystyczną, a buduje się mauzoleum upowskie, a w małej cerkiewce przy tym właśnie mauzoleum Batiuszka sprzedaje Bandericzki Legion, czyli taki periodyk poświęcony gloryfikacji UPA. A po drugiej stronie zapomniany zagajnik, jak się okazuje, to są te właśnie doły hańby, gdzie leżą nierozpoznane w którym miejscu ofiary UPA. Poproszę teraz, chciałbym zobrazować to, o czym mówiłem i pokazać. To jest ulica Bandery w Łódzku. A to jest Stefan Bandera w Drohobyczu. Taki właśnie duży baner sławiący i gloryfikujący. To jest taki zapomniany w Drohobyczu na cmentarzu grup żołnierzy UPA. Z informacji, które uzyskaliśmy od Polaków tam mieszkających, to są ofiary UPA, które zostały właściwie zamordowane przez Sowietów i tak pochowane w kącie cmentarza. Natomiast, tak jak Państwo widzicie dzisiaj, znaleźli się już osoby, które ten pomnik znalazły i on jemu, tutaj już czasami zapalane są znicze, zawieszane są ręczniki, przynoszone są wieńce. To jest też w Drohobyczu to, o czym mówiłem, o kreowaniu tożsamości ukraińskiej. Dzień Gierowy, właśnie nawiązaniu do tego kontekstu banderowskiego. Tam jest u góry bardzo ciekawy cytat z Konowalca, że w ogniu przetapia się stal i żelazo, a w walce naród staje się nacją. Trzeba powiedzieć, że często się mówi i słyszy, że ta tożsamość nie jest do końca, że ona nie jest tak do końca zawłaszczana, że tworzy ją margines. Ale proszę zobaczyć, że nawet jeśli jest to margines, jeśli spojrzymy tak na to statystycznie, na partię Swoboda, która w poprzednich wyborach uzyskała 10%, w ostatnich nie weszła do Sejmu, bo ten elektor, gdyby przyjęła partię Olega Ljaszuka, to nie zmienia to faktu, że jest to margines bardzo aktywny. Że jest to margines, który jak gdyby zawłaszcza tą przestrzeń społeczną, bo przecież mieliśmy takie przykłady w historii. Mniejszością byli bolszewicy, którzy później przez kilka dziesiąt lat rządzili wielkim państwem. Mniejszością była kampania kadrowa, która w 14 roku wychodząc w 18 zdobyła niepodległość. Także to mimo, że jest to margines bardzo aktywny, który tą przestrzeń społeczną bardzo mocno kreuje, wpływając na świadomość ukraińską w sposób jednoznaczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja troszeczkę podam usługę, dlatego że my Ukraińców nie zmienimy i na razie. I nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek mieli jakiekolwiek narzędzie dla tego, żeby im wyprostować widzenie świata. Być może nawet nie jest to potrzebne, dlatego że pracę mają moi poprzednicy, to się konserwuje, to się konstruuje i przyjmie to do wiadomości. Po prostu tak jest. Natomiast co możemy zrobić? Możemy zrobić coś u siebie i zmienić siebie. I tutaj myślę, że najbardziej w tym momencie istotne dla nas są takie trzy przestrzenie. Pierwsza przestrzeń to jest wbrew pozorom, co pan poseł Promoszaj powiedział, to jest przestrzeń polityczna. To jest niestety przestrzeń
jedna z trzech najważniejszych. Druga rzecz to jest przestrzeń publiczna, tylko mam na myśli także edukację w różnych formach, a trzecia przestrzeń to jest przestrzeń, którą można by nazwać przestrzenią medialną. Także tej popkultury, gdzie jeden film może załatwić więcej niż 100 tysięcy książek, wykładów i konferencji. Popatrzmy na siebie i spojrzymy na ludność kresową, na naszych rodaków na wschodzie przez takie kilka wydarzeń, kilka pryzmatów. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Rok 18, czerwiec 18, rozwój się nowy nacjonalizm, nowe państwa. Nasi rodacy są tam, gdzieś daleko na wschodzie, pod Bobruńskiem, nad Berężynicy, gdzieś pod Kijowem, nasi Polacy gdzieś pod Osterem, pod Owruczem. Co my robimy? Co się dzieje? Oddajemy tych ludzi mocą traktatu ruskiego na śmierć. Skazaliśmy ich na śmierć. I tak się stało. 37 rok na Białorusi wymordowano praktycznie wszystkich Polaków. 35, 36, 37 na Ukrainie wysiedlono prawie wszystkich do Kazachstanu. A kogo nie wysiedlili, to był obywatelem 14 kategorii. Dlaczego tak się stało? Że kiedy przychodzi 17 września 1939 roku, marszałek wydaje rycznik, wydaje rozkaz do Sowietów nie strzelać. To do kogo strzelać? Przez okres 20-lecia międzywojennego myśmy tym ludziom zapomnieli. 200 tysięcy naszych rodaków stało się świnami, a kilkaset tysięcy stało się martwymi albo użyźniało stepy Kazachstanu. Przychodzi rok 43. Strasznie wolny, ale nie tylko. Także mężczyzna. Gdzie jest państwo polskie? Szczycimy się, że mamy podziemne państwo polskie. Gdzie ono jest? Skoro rok później można było wystawić kilka tysięcy żołnierzy do walki z Niemcami jako sojuszników Związku Sowieckiego, to gdzie ci ludzie byli rok wcześniej? Kiedy Niemcy mordowali w 1942 roku na Zamojszczyźnie, BH wystawiło oddziały przynajmniej choć trochę. W jakiejś tam symbolicznej mierze. Kiedy był 1943-1944 rok na Chełmszczyźnie, ludzie wbrew rozkazowi szli walczyć. A rozkaz był czekać na burzę. Tylko jak na burzę? Myśmy o tych ludziach zapomnieli. O tych ludziach politycy skazali ich na śmierć. Politycy. Przychodzi rok 1944, przychodzą bolszewicy i kolejny raz. To, że polska ludowa zapomniała o swoich rodakach na wschodzie, to ja jeszcze mogę zrozumieć. No, trudno od najemnika oczekiwać, żeby on myślał w kategorii interesu narodowego. To, co się działo w 1989 roku. Największe polskie miasto na wschodzie, Lida, za niepodległej Białorusi staje się miastem rosyjskim. Myśmy znowu zapomnieli o tych ludziach. Kto? Państwo, Kościół? Niestety. Pamiętam taki osobisty akcent, w Nieświeżu. Niedziela, msza o 16. Poszedłem na tę mszę. Msza jest po białorusku. Dzieci śpiewają jakimś takim, nie wiadomo jakim, białoruskim. Co się później okazuje? Wszyscy w tym kościele, wszyscy byli Polakami. Łącznie z księdzem z Polski, który się uczył białoruskiego. Pytam się, proszę księdza, przy całym szacunku, ale znaczy trochę ta paranoja. Bo to jest paranoja. Mówi, no jak to znaczy? Pokazali nam po białorusku, to ja pan po białorusku. Na Litwie po litewsku, na Białorusi po białorusku, na Ukrainie po ukraińsku. Ile razy byliśmy na mszach świętych, kiedy msza była w jakimś tam języku, chociażby właśnie złotkiem. Pamiętam taką mszę w Rodzelu, kiedy msza jest po ukraińsku, później wychodzi ksiądz biskup przy okoladzie, który tam przeprawiał, a wyszedł człowiek, powiedział, kochanie, to teraz my się pomodlimy po swojemu. I wyjęli książeczki, jakieś takie starożytne. Kto o tym pamięta? My, pierwszy rzecz, to my zapomnieliśmy. Dlaczego Ukraińcy mają pamiętać o naszych grobach? Dlaczego Rosjanie mają pamiętać? Dlaczego Białorusini czy Litwini mają pamiętać? To my pamiętajmy. To myśmy ich zapomnieli o tych ludziach. I to jest nasza wina, nic ja wiem. Druga rzecz, przestrzeń publiczna. Parę dni temu byłem w Piskorowicach, gdzie jeden z oddziałów Narodowego Odrzucenia Wojskowego spacyfikował wieś ukraińską. Według najlepszych badań pan Kubeleza, 176 osób. Na tym pomniku jest 700 osób. To jest przestrzeń publiczna. To nie jest coś prywatnego. Ja sobie mogę w domu powiesić na ścianie, co uważam za słuszne.
natomiast nie w przestrzeni publicznej. Jeżeli mamy taką wiedzę, to walczmy o to. Znowu, kto o to walczy? Nikt o to nie walczy. Dlaczego tak jest? Że na cmentarzach, proszę zwrócić uwagę, ja specjalnie z moim nieletnim synem jeździłem po tych cmentarzach, byłem w Sachryniu, byłem właśnie w Piskorowicach, byłem w kilku innych miejscach, pokazać mu synu, no niestety, my też mamy takie kwiatki. My też mamy taką smutną historię. I widziałem te miejsca i widziałem te kłamstwa, które tam są pisane. I znowu, zero reakcji. Nie ma reakcji. Dlaczego tak jest? Że ktoś wychodzi i pluje nam twarz, a my mówimy, pada deszcz. I się cieszymy jeszcze, że nie wiem dlaczego. Trzecia rzecz, przestrzeń medialna. Dobrze, że teraz jest końcowy film o wojnie. Ale przecież na miłość boską. Zobaczmy, ile w kinematografii ukraińskiej, kinematografii białoruskiej, rosyjskiej, litewskiej jest tych kłamstw, tego plugastwa, tych świństw. Ile ich jest w przestrzeni, człowiek idzie i ogląda. Ogląda, bo jestem historykiem, no to muszę oglądać, ale mi się serce buntuje przeciwko temu, co tam jest pokazywane. Rycerze, heroi. Jacy rycerze, jacy herowie. No, wobec kogo? My to przegraliśmy już. Myśmy tego nie zrobili. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale myśmy to przegrali. Belżec, byłem właśnie w Belżcu też kilka dni temu, pokazać to straszne miejsce synowi. Jest wszystko napisane. Za nasze pieniądze. Ktoś to stworzył i ktoś o tym opowiada. Także Polacy, między innymi pan Święty Pamięci Lekarski, Hubert z Warszawy kolejny. Ktoś ważny. O kim opowiada? O Żydach, których widział najprawdopodobniej w Trawnikach, bo na pewno w Belżcu, jak ich ładowano na wagony i co z nimi robiono. A gdzie jest narracja o Polakach, których mordowano, których zabijano, których chowano w jakiś chowano, rzucano? Gdzie jest ta narracja? Gdzie jest to muzeum? Gdzie są ci ludzie, ci wielcy, nasi intelektualiści? Ja się wcześniej dowiem, jak to Polacy mordowali Niemców czy Żydów, się dowiem, że to Polacy byli przez kogoś mordowani. Gdzie są nasi wielcy? Myśmy to też przegrali. Proszę zwrócić uwagę, przegraliśmy na własne życzenie. I nie dziwmy się Ukraińcom, bo trzeba byłoby być, bo oni są fantastyczni w tym. Wyszła taka książka pani Weni Szewczuk w Lwowie parę lat temu, jak w 1943 roku prowód UN Bandery stworzył specjalne sekcje propagandowe. 1943 rok. Sekcje propagandowe do tego, żeby na zachód przekazywać odpowiednio przefiltrowane informacje. I te informacje, taka postać Nila Hasewicza chociażby, to jest bardzo dobry drzeworytnik, linorytnik, no fantastyczny talent. On tworzył te linoryty, pokazywał bohaterów, jak to walczą i tak dalej, nie? To takie piękne, takie medialne jest. I ktoś na zachodzie zobaczył gdzieś w Kanadzie, w Stanach, w Argentynie, we Francji, popatrzył, no rzeczywiście, no to pewna legenda. A gdzie są nasi artyści? Gdzie są nasze drzeworyty, nasi Nila Hasewicze? W 1943 roku powstały specjalne komórki, które propagowały pewną wizję, bo nie rozumieli wagę tego, żeby wygrać przestrzeń publiczną, żeby wygrać narrację historyczną, żeby wygrać w mediach, w filmie, w kulturze. Oni to rozumieli, bo oni to rozumieją do dzisiaj. Nas to może śmieszne, nas to dziwi, ale oni tym wygrali. Wielki 15-metrowy pomnik Bandery przy kościele Świętej Elżbiety w Lwowie jest dla nas znakiem hańby. Ale oni to rozumieją, a my tego nie rozumiemy. I my to przegraliśmy. Dzisiaj można powiedzieć, w 2015 roku, w tę smutną rocznicę 72, my to przegraliśmy. Ale myśmy nie przegrali Wołynia. Myśmy przegrali całe Kresy. Tego nie ma. Proszę zwrócić uwagę, Stany Zjednoczone, Harvard i Brian Research Institute, na Harvard Uniwersytecie, Caribbean Institute of Ukrainian Studies, fundacje Petra Jacyka i tak dalej, i tak dalej. To jest Harvard Ukrainian Studies jako czasopismo, jedno z najważniejszych czasopism ukraińskich na świecie. A gdzie my jesteśmy? A pokażcie mi Państwo w Polsce inicjatywę, w Polsce katedrę Kresu. Pokażcie mi tak. A tam jest na każdym uniwersytecie, a to jakiś instytut, nie wiem, tam Hołszczyny czy Zakresonia, a to coś tam, wszędzie jest. A u nas tego nie ma. U nas Kresy są tematem tabu. Minęło 25 lat, 26 rok, gdzie u nas to jest tabu. I dlaczego my oczekujemy od nich, żeby oni się zmienili?
to my się zmienimy. To my coś jeszcze zaczniemy robić. Polityka jest najważniejsza, bo polityka przyznaje pieniądze. My, choć jakbyśmy nawet chcieli, nie zmienimy tego. Nasza inicjatywa nic nie da. To tam musi być zrozumienie. A tego zrozumienia nigdy nie było. Na koniec powiem tak. Dlaczego tak było? Nie wiem, czy jakaś amnezja, czy ludzie zapomnieli, skąd oni są. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Natomiast jedna rzecz jest zasadnicza. Kiedy, no, ja tego nie robię, myślę, że nikt tego nie robi, ale widzimy te filmy, kiedy na przykład są pokerzyści, prawda? No to oni grają w tego pokera, każdy robi takie marsowe miny, na pewno nie pokazuje kart, którymi gra. A my na samym początku naszej niepodległości pokazaliśmy te karty i powiedzieliśmy, my będziemy tymi kartami grali. Dlaczego? Bo myśmy powiedzieli tak, oddajemy wam wszystko, co chcecie. Nie mówimy o tym. Wystawiliśmy sobie świętą ikonę Jerzego Giedroycia i z tą ikoną szliśmy i ona nam tutaj falowała i pokazywała, co my mamy robić. To tak, jakbyśmy się zrzekli wszystkiego. Ja nie mówię, jestem ostatnim człowiekiem, który by nawoływał do czegokolwiek. Ale pamiętać należy. I na pewno nie czynić sobie takich bożków. Bo to był bożek. Polityka Giedroycia, testament Giedroycia. No wczytajmy się, co ten człowiek pisał. Przeczytajmy wreszcie te numery kultury, które wszyscy czytali. Te listy, które oni sobie wymieniali. Te odznaczenia dla Jelena Szandruka na przykład. Proszę, virtuti militari. Na miłość boską. I dopiero zaczniemy myśleć. Ci ludzie, kiedy w 1991 roku uzyskiwali niepodległość, oni wiedzieli, co my, natomiast my nie mieliśmy żadnego pojęcia, co oni. To już jest, mówię, to już jest wyższa polityka, to są rzeczy, które nam, maluczkim, trudno tutaj rozważać, ale jeżeli państwo polskie nie zauważy tego problemu, jeżeli państwo polskie nie wejdzie z finansami, dużymi pieniędzmi, to muszą być duże pieniądze. Ja mówię tutaj o rzeczach przyziemnych. O rzeczach może wstydliwych, o których nie wypada mówić. Ale prawda jest taka, że jak my nie podsypiemy tym węglem, tego płomienia, który gdzieś tam się tli, to siedzą ludzie, którzy jakby sami dmuchają w ten ogień, go tam próbują rozbudzić. Ale to państwo musi o tym pamiętać i pamiętać o tych trzech przestrzeniach. Polityce, przestrzeni publicznej i o mediach i kulturze nawet popularnej. Proszę zwrócić uwagę, kiedy żołnierze wyklęci stali się częścią kultury popularnej, młodzież, trudna młodzież, dziwna młodzież podchwyciła to, możemy się to podziwić, możemy przyklasnąć, ale jest ten temat. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Cieszę się ogromnie, że mam przyjemność i okazję gościć w Lublinie, uczestniczyć w tym bardzo ważnym panelu dyskusyjnym, który porusza bardzo istotne kwestie w relacjach polsko-ukraińskich. Cieszę się również, że w naszych rozmowach bierze udział ksiądz biskup, który jest świadkiem tych wydarzeń na Ukrainie, polsko-ukraińskich, świadkiem tego rodzenia się tożsamości Polski, czy odbudowywania tożsamości Polski na Ukrainie. Ksiądz biskup doskonale wie, że ten proces jest bardzo trudnym procesem, bardzo ciężkim procesem. Był świadkiem, żywym świadkiem u boku księdza kardynała Jaworskiego, kiedy Kościół rzymskokatolicki, można powiedzieć, powrócił na ziemię ukraińskie po iluś tam latach nieobecności. Doskonale wiemy, że 45, 46, 47 rok to są lata bardzo trudne i bardzo ciężkie dla Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ Polacy zostali wywiezieni z tamtych ziem na ziemię zachodnie, Wrocław, nie tylko Wrocław, Kraków, Gdańsk. Więc Polaków po prostu wysiedlono, tak? I również razem z Polakami wysiedlono, wyjechali również księża rzymskokatolicy. Na Ukrainie zostało kilku księży, na zachodniej Ukrainie mówię.
Na wschodzie było zupełnie inaczej. Zostało ich więcej, ale nie będę o tym mówił. Więc ksiądz biskup no, był tym świadkiem odbudowywania się struktur, powracania kościoła rzymskokatolickiego. Doskonale wiem, jakie to było trudne, jakie to było ciężkie, ale tutaj wzorem jest postawa księdza kardynała Jaworskiego, tak, który z cierpliwością, z determinacją starał się krok po kroku odbudowywać tą obecność polską na Ukrainie. Ja w mojej działalności naukowej zajmuję się oczywiście socjologią religii, ale nie tylko. Takim głównym tematem moim badawczym są to relacje między dwoma kościołami katolickimi, różniącymi się obrządkiem, czyli grekokatolicy i rzymskokatolicy. I od iluś już lat, ponad 10 lat, śledzę to, badam to, jak te relacje się kreują, jak one powstają, jak one się budują, czy to idzie do przodu, czy jest w jakiejś stagnacji. I moi drodzy, chciałbym wam, żeby nie przedłużać, bo czasu nie ma za wiele, więc tutaj jestem tego świadomy, że tutaj po prostu musimy się liczyć z tym, żebyśmy mogli dyskutować sporo, ale niestety czas nam na to nie pozwala. Mówiąc o tych relacjach, właśnie jak to pan profesor zauważył, etyki chrześcijańskiej, relacji dwóch kościołów katolickich, tak? Kościołów katolickich, jak ten temat rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA na Polakach, dzisiaj jest obecny w przestrzeni kościelnej. Więc chciałbym odnieść się do innych wydarzeń i zailustrować państwu, jak w ogóle wyglądają relacje między kościołem rzymskokatolickim a grecko-katolickim. Tu akurat pozwoliłem sobie przynieść publikację Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Akurat jest też tutaj mój artykuł, na który się oczywiście powołuję. Często odnosi się wrażenie, że Kościół grecko-katolicki chce uchodzić za jedyny Kościół katolicki na Ukrainie. Za przykład może posłużyć fakt wydania katechizmu Kościoła katolickiego w języku ukraińskim. Słowo wstępne napisali emerytowany już kardynał Lubomir Huzar, ówczesny zwierzchnik właśnie Kościoła grecko-katolickiego, ksiądz arcybiskup Nikola Eterowicz, nuncjusz apostolski na Ukrainie, a zabrakło tam słowa kardynała Mariana Jaworskiego. Ówczesnego łacińskiego metropolity lwowskiego podobna sytuacja była, gdy grecko-katolicy, greko-katolicy opublikowali przemówienia papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki na Ukrainie. Na okładce umieszczono zdjęcie, na którym jest papież, kardynał Huzar, nuncjusz apostolski, brakuje tam oczywiście kardynała Mariana Jaworskiego. Jak trafnie zauważa, tak pozwoliłem sobie powołać się na księdza biskupa Mariana Buszka, problem współżycia między wiernymi obu obrządków zależy w dużej mierze od księży grecko-katolickich. Jeżeli oni są nastawieni pozytywnie do wiernych łacińskich, wtedy razem ze swoimi parafianami uczestniczą w nabożeństwach, na które są zapraszani. Więc to jest przykład, jak wyglądały relacje, jak one się kształtują. Więc spotkań związanych z tym pojednaniem polsko-ukraińskim było bardzo dużo, ale nie powstało nic konkretnego. Więc dzisiaj uważam, że zarówno Kościół grecko-katolicki, jak i rzymsko-katolicki, ale to musi być inicjatywa Kościoła grecko-katolickiego, żeby wyjść z jakimś projektem właśnie upamiętnienia miejsc, gdzie zginęli Polacy z rąk upowców. To powinno być jakimś priorytetem dla Kościoła grecko-katolickiego, tym bardziej, że są to dwa obrządki, dwa kościoły katolickie. Więc to jakby samo przez się narzuca się, żeby w tym pojednaniu polsko-ukraińskim no pokazać jakieś, przyznanie, nie tyle przyzwolenie, ale chęć, tak, budowania, mówimy o budowaniu wspólnej Europy, tak, ale trzeba zacząć od konkretów, tak, namacalnych konkretów, które
są wyzwaniem dla nas dzisiaj, bo te miejsca, jak pan profesor, pan doktor Leon Popek mówi, że jest ich bardzo dużo, które nie zostały jeszcze odnalezione, nie zostały odkryte, tak, bo ekshumacji się nie robi. Więc tutaj Kościół grecko-katolicki powinien być inicjatorem tych przedsięwzięć, monitorować pewne rzeczy, chcieć, żeby to zostało odkryte, bo inaczej nie ma po prostu przyszłości dla pojednania polsko-ukraińskiego. W jednym z artykułów, który opublikowałem przy takim trzytomowym dziele od Młody Kadziecki do Unii Europejskiej, zajmuję się tematem współpracy polsko-ukraińskiej. I zadałem sobie pytanie, czy ta współpraca polsko-ukraińska jest jakąś współpracą strategiczną, tak? Czy to jest taki rejs bez sternika? Więc odpowiadam na pytanie, że w tych relacjach polsko-ukraińskich mamy do czynienia z takim właśnie rejsem bez sternika, tak? Bo nie wiadomo dokąd płyniemy, nie wiadomo jak te relacje polsko-ukraińskie są budowane, tak? Nie mamy jakiegoś celu, jakiejś perspektywy. Każdy sobie po swojemu tam z Ukraińcami współpracuje. W formie handlowej to jest jakaś wymiana, ale funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Stowarzyszenia współpracują na swoją rękę, więc nie ma wypracowanej strategii. I to jest wielki po prostu błąd, nie? Ponieważ gdybyśmy mieli jakąś strategię wobec Ukrainy, to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, o którym mówi pan profesor Gil, ponieważ my zatraciliśmy tą szansę, ponieważ no dzisiaj w tych przestrzeniach, o których mówił pan profesor, no przegraliśmy, tak, bo politycznie nie udało nam się wypracować nie tyle porozumienia, ale uchwały sejmowej, która by jasno nazwała rzeczy po imieniu, nazwała to, co się tam wydarzyło, ludobójstwem. Bo moi drodzy, to znany ukraiński historyk, profesor Poliszczuk, polecam jego publikację, z wielką odwagą mówił o tym. Jest wyśmiewany przez środowisko ukraińskie w Polsce, tak? Środowisko naukowe na Ukrainie i w Polsce. Ponieważ ma odwagę mówić, nazywać rzeczy po imieniu. I myślę, że to jest wielka porażka, ponieważ w naszym kraju, demokratycznym kraju, gdzie już jesteśmy, myślę, mocno jakoś na nogach demokracji, nie stać nas, nie mamy śmiałości, aby odważnie Sejm Polski nazwał rzeczy po imieniu, tak? Więc używamy jakichś eufeminizmów, różnych historii, które no, zawielają, zabywają tą rzeczywistość. A nazwijmy rzeczy po imieniu. Ludobójstwo było ludobójstwem. Rzeźba wojska była rzeźbą wojską. I nie ma innej nazwy na to. Więc jeśli państwo weźmiecie teksty porozumień, tak, między Kościołem rzymskim, czy między Kościołem, ale w których bierze udział Kościół grecko-katolicki i rzymsko-katolicki, przeczytacie to, nie znajdziemy tam po prostu słów, które nazywają rzeczy po imieniu. To jest, z czego to się bierze, jak to się stało, nie? Pan profesor Gitt mówił troszeczkę o tym. Moi drodzy, trzeba sobie uświadomić jedną zasadniczą rzecz, że nasz zacny wielki generał, tak, Anders, tak, to on w zasadzie jest, może nie powiem, że winny, tak, tylko że on uratował Ukraińców, upowców, którzy uciekli po wojnie, tak, różnymi drogami na zachód, tak. Bo ich normalnie powinno się osądzić, tak jak zbrodniarzy wojennych nazistowskich. Nie zrobiono tego, ponieważ on ich rozgrzeszył, powiedział, że oni byli obywatelami polskimi, tak. Byli oczywiście, nie? Ale działali zupełnie po innej stronie, tak. Byli zbrodniarzami, bojownikami UPA, tak? Więc trzeba było po wojnie ich rozliczyć. Nie rozliczono tego. Oni się dobrze zadomowili w Anglii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. I tam, moi drodzy, zaczęto to, co mówił pan profesor Osaczy, wpuszczać w eter swoją prawdę o tym, co było w czasie wojny, tak? O wojnie polsko-ukraińskiej. Tak. Jakiej wojnie polsko-ukraińskiej się pytam? Jakiej wojnie polsko-ukraińskiej? Trzeba mówić odważnie, że to było ludobójstwo, że to była rzeź. I ci, którzy tak odważny sposób mówią, zabierają głos, są z mediów wycinani, tak? Są niepuszczani do mediów.
Więc tylko ci, którzy tak łagodnie, tak, o tych stosunkach polsko-ukraińskich, o wojnie polsko-ukraińskiej, o konflikcie polsko-ukraińskim i tak dalej, wszystko jest w porządku. A kiedy się mówi, nazywa rzeczy po imieniu, w ten czas jest źle. To jest jedna rzecz. I myślę, że to środowisko bardzo mocno wpływało na elity intelektualne ukraińskie w Polsce. I dzisiaj, moi drodzy, nie jest tak zaciekawie dla nas, ponieważ mamy już sporo lat po wojnie. Ukraińców wysiedlono z ziem, gdzie toczyły się walki, tak, gdzie dochodziło do ludobójstwa. Również z Chełmszczyzny, z Podkarpacia i tak dalej, na ziemię zachodnie. Więc rodziny ukraińskie stawiały sobie za punkt honoru, żeby ktoś z rodziny był wysoko postawiony, wysoko wykształcony. Więc dzisiaj, jeśli pójdziemy na uczelnię, to na każdej uczelni znajdziemy jednego, dwóch, trzech profesorów właśnie ukraińsko, nie tyle języcznych, ale przyznających się do ukraińskich korzeni. Ja, moi drodzy, na własnej skórze się o tym przekonałem. 2 lata temu byłem na konferencji we Wrocławiu i akurat poruszałem temat stosunków między 2 obrządkami. I w sposób taki dosyć rzeczowy, wyraźny mówiłem o tej winie Kościoła grecko-katolickiego w relacjach polsko-ukraińskich. I powiedziano mi, że mojego tekstu do druku nie wezmą, bo jest niepoprawnie polityczny. Ja mówię, ja przepraszam, czy ja mam uprawiać naukę, czy ja mam być poprawnie polityczny? Ja się pytam, gdzie my jesteśmy, tak? Czy ja mam być poprawnie polityczny, czy ja mam uprawiać naukę, czyli badać rzeczywistość, jaka była, jaka jest? Więc proszę sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy, tak? Bo to środowisko, w którym ja występowałem, było pod wpływem ukraińskich naukowców. Więc to jest problem. Więc dzisiaj sytuacja jest taka, że w tych relacjach religijnych, obrządkowych, Kościół grecko-katolicki, tu poruszę wątek polityki, jest zdominowany politycznie, tak? Na Ukrainie jest to, co mówił pan profesor Osadczyk, ustalono, że jeśli ktoś będzie podważał, tak, heroizm, bohaterstwo UPA, tak, bohaterów upowskich, no, grozi mu więzienie, tak, grozi mu kara. Więc Kościół grecko-katolicki no, nie ma odwagi sprzeciwić się temu. Bo powinien jasno powiedzieć, gdzie my jesteśmy, dokąd my chcemy iść. My idziemy w ślepą uliczkę, tak? Bo my 2 narody słowiańskie, bratnie narody, katolickie narody, my powinniśmy się pojednać, tak? My powinniśmy zrobić to, co trzeba zrobić. Ekshumować ofiary ludobójstwa. Pochować ich, tak? Żeby mieli grób, żeby te szczątki znaleźć, tak? Uporządkować. I to jest jakby powiedzieć, priorytetem dla Kościoła grecko-katolickiego. A nie jest, nie? Tutaj ksiądz biskup przywołał Komarno. Tych miejscowości jest bardzo dużo na Ukrainie. W samym Lwowie, moi drodzy, było ponad 30, tam nie pamiętam ile, 33 chyba, czy 4 kościoły. 43. 40, tak? O, to przepraszam. To 40, tak? 43. O, to ja się pomyliłem. 43, przepraszam. A dzisiaj mamy zaledwie 3 kościoły, które przynależą do rzymskokatolików. Więc spory, już będę kończył, panie profesorze. Jak robiłem badania, rozmawiałem z działaczami grecko-katolickimi, oni mi mówili tak, że a wie pan, tak to było tak, bo my zawsze chodziliśmy do księdza Kiernickiego, tak, mniejszego biskupa, i pytaliśmy się go, czy my możemy ten kościół wziąć. Co mógł powiedzieć ksiądz biskup Kiernicki, jak on miał tam 2 czy 3 księży? Nie miał przecież mocy przelobowej, żeby taki czy inny kościół przejąć, tak? Więc oni pozabierali wszystkie kościoły, pewnie to jest ich. Nie, nie. Jedyny kościół świętej Anny w ten sposób Kiernicki się zgodził. Wszystkie inne mówią tak. Nam władza predała, my nie mogłyby odmówić. Nam władza przekazała, myśmy nie mogli odmówić i zabrali to wszystkie wasze kościoły. Dlaczego? Bo nam zabrali prawosławne. To jest ich odpowiedź. Ja rozumiem, ale w relacjach, które miałem, mówiono, że chodzili, pytali księdza Kiernickiego.
Więc no, to czyli widocznie jest nieprawdą, tak? Dlatego te relacje, no, można powiedzieć, są chaotyczne, są nieuporządkowane, bez żadnego kierunku. Strona polska też jest w trudnej sytuacji, bo nie ma siły takiej, żeby wymusić, tak, zmusić grekokatolików do podjęcia takiej czy innej decyzji. Ja jeszcze, panie profesorze, pozwolę sobie dwa słowa, bo uważam, że to jest rzecz ma. Moi drodzy, trzeba jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że w Polsce ten nacjonalizm ukraiński też jest bardzo mocno promowany i no nie ma dzisiaj tu między nami księdza doktora Pańczaka, tak, ale on jest tutaj wybitnym takim specjalistą od atakowania Polaków, więc szkoda, że go nie ma, ale pamiętam, dwa lata temu byłem tu na konferencji poświęconej właśnie rzezi wołyńskiej i w ten czas na swojej stronie pan ksiądz doktor Pańczak zamieszczał tam różne komentarze, takie, no, można powiedzieć, bardzo nieprzyzwoite, nie katolickie i nie chrześcijańskie. Nie wiem, czy to się godzi w ogóle księdzu, żeby w taki sposób się odnosić do tych kwestii. Ja tylko chciałem zacytować wypowiedź księdza Dziubyny, to jest świętej pamięci już, który w Birczy, właśnie, znaczy nie w Birczy, tylko w Pikulicach, kiedy ekshumowano szczątki bojowników UPA, wypowiedział się w taki sposób. Kiedy po ostatniej światowej wojnie powstała komunistyczna Polska, to ówczesna polska władza chciała pozbyć się wszystkich Ukraińców z Polski. Zaplanowano prześladowanie do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a kiedy ludzie nie chcieli jechać do sowieckiego raju, to wtedy siłą wywieziono prawie 500 000 ludzi z ich rodzinnych ziem. Co jest nieprawdą, bo tyle nie było wywiezionych. Mówi się o 150 000. To było wielkie bezprawie, bo to nie byli Ukraińcy, nie byli to ukraińscy koloniści na polskich ziemiach, ale ludzie, którzy żyli tu na swoich odwiecznych ziemiach, siłą zagarniętych przez Polskę. Do tego bezprawia nie chciała dopuścić UPA, broniła bezbronnych, tysiącami mordowano ich tylko za to, że urodzili się Ukraińcami. Prawda jest taka, że to nie Ukraińcy chcieli wolnej Ukrainy na polskich ziemiach, ale Polacy chcieli Polski na ziemiach etnicznie ukraińskich. Więc tutaj jeszcze dwa słowa, że środowiska niektórych ukraińskich, Ukraina powinna sięgać aż do Sanu przynajmniej. Więc my musimy się zastanowić, jak te relacje polsko-ukraińskie uporządkować, jak jakoś zresetować, tak? Bo w tym momencie, w którym my jesteśmy, to jesteśmy w ogromnym, wielkim bałaganie. Ukraińcy pozwalają sobie na wiele, a my cierpliwie czekamy, zastanawiamy się, tak? I nie mamy jakiejś strategii na tą relację polsko-ukraińską. Dziękuję bardzo. Mam tą przewagę taką zawodową, że zbieram teczki. Teczki dotyczące nie osób, tylko wydarzeń, prawda? Dlatego, że żyjemy też w środowisku takim medialnym, gdzie informacje się pojawia, potem prawda tej informacji nie ma, nie wiadomo, prawda, czy było. Więc ustosunkowuję się do wcześniejszej wypowiedzi. Chciałbym też, jestem przekorny, prawda, każdemu, z każdym się lekko nie zgadzam. Tutaj bym się nie zgodził z tym, że popadło dosłownie takie stwierdzenie, że Kościół grecko-katolicki rzekomo nie ma odwagi przeciwstawić się tym nastrojom, które zdominowały społeczeństwo najpierw. Społeczeństwo wyznawcy tego Kościoła, prawda? Bo przede wszystkim mówimy o tak zwanej Ukrainie Zachodniej, czyli, prawda, tych terenach, gdzie galicyjskich, dawnych terenach galicyjskich, gdzie jest to wyznanie dominujące. Otóż, proszę Państwa, jest to periodyk Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów, pogrobowiec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Odbyła się konwencja tej organizacji. Telegramy gratulacyjne przesyłają różne notaty. Prezydent niesławny Juszczenko, jakiś tam patriarcha. I jest tutaj kardynał Kościoła Rzymskiego, eminencja Lubomir Huzar. Do tej organizacji się zwraca z ubolewaniem, że chwalebne doświadczenie ONU nie jest znane młodzieży w takim zakresie, jakim powinno byłoby być znane, poentując swój telegram słowami. Organizacja nacjonalistów ukraińskich to nie tylko przeszłość, nie tylko historia, to jest dzień dzisiejszy,
którym jest zapotrzebowanie na taką organizację. To jest przyszłość. To jest świadectwo najlepszych tradycji, na którym chcemy budować państwo ukraińskie. Proszę Państwa, telegram kardynała Kościoła Rzymskiego. List pasterski arcybiskupa Lwowa obrządku grecko-katolickiego. Nie będę czytał oczywiście. Puenta. Syn księdza ukraińskiego stał się symbolem nacji. Stepan Bandera jest naszym skarbem narodowym. To dosłownie pada tutaj w tym liście pasterskim. Stepan Bandera jest skarb narodowy w ustach arcybiskupa Lwowa. Roman Szuchewicz też, prawda, znany, poświęca chętnie, prawda, tablicy i też tym też duchu, proszę Państwa. No. Jest to ciekawy dokument, który już nie funkcjonuje, wisiał na stronie Wyższego Seminarium Duchownego Grecko-Katolickiego w Lwowie. Proszę mocniej trzymać się foteli, proszę Państwa. Więc list, rok wiary, znaczy w Kościele Katolickim w rok 2012-2013 był to ogłoszony rok wiary. Kto uczy wiary? Seminarzystów grecko-katolickich. A Stepan Bandera, proszę Państwa. Więc na oficjalnej stronie Seminarium Grecko-Katolickiego Stepan Bandera o konieczności wiary, o potrzebie wiary, prawda, tutaj. Więc takie autorytety, które przemawiają do alumnów grecko-katolickich, proszę Państwa. Jest projekt. Mieliśmy rzeczowo rozliczyć zbrodnie, jako chrześcijanie się pochylić, nazwać rzeczy po imieniu i iść do przodu, prawda? Więc był ten projekt nieszczęsny wspólnego listu. Strona grecko-katolicka zwróciła się do księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, żeby coś takiego podpisał. Więc w projekcie tej strony grecko-katolickiej padają takie słowa, że ubolewamy, prawda, cierpienie, trzeba się modlić i tak dalej, ubolewamy, prawda, potępiamy to, że taką sytuację, że Ukraińcy na własnej ziemi byli pozbawieni wszelkich praw, to jest pierwszy człon, a też potępiamy polityczną decyzję o czystce etnicznej Polaków, i teraz wyjaśnię, czyli wysiedlenie przemocą Polaków z Wołynia. Czystka etniczna to jest oficjalny projekt pisma, który miał arcybiskup Lwowa metropolita podpisać. Proszę Państwa, więc no, dwa pisma też, autorytatywny sejty grecko-katolickie. Obecny zwierzchnik tego kościoła mówi: gdy zapomnimy o ludobójstwie, to ono może się powtórzyć. To jest z przemówienia. O co chodzi? Apeluję o tym, żeby słusznie ludobójstwo wielkiego głodu na Ukrainie było upamiętnione. Jeżeli zapomnimy, to może się powtórzyć. W kontekście potępienia ludobójstwa Polaków mówi, zapewnia swoich wiernych. W tekście porozumienia deklaracji nie padnie słowo ludobójstwo. Proszę Państwa, więc cały kontekst Państwu przedstawiam w oparciu o dokumenty. Nie komentuję, tylko przedstawiam. Więc żebyście Państwo też zdawali sprawę, w jak głębokim impasie jesteśmy. Właśnie nieobecny tutaj w tej chwili na sali, bo zawsze lubi przychodzić i patrzeć na to, co robimy, ksiądz Pańczak, sobie pozwolił prefekt Seminarium Grecko-Katolickiego w Lublinie pozwolił spotkanie poświęcone ludobójstwu, spotkanie pod tytułem Nie zabijaj, Kościół wobec ludobójstwa, które miało poruszać poważne sprawy związane z etyką chrześcijańską, dokonać rozliczenia, prawda, zbrodni ludobójstwa w kontekście fundamentalnych praw chrześcijańskich. Spotkanie, które mieliśmy 2 lata temu, więc poświęcił temu wydarzeniu, proszę Państwa, na stronie oficjalnej Kościoła Grecko-Katolickiego, Seminarium Grecko-Katolickiego w Lublinie, paszkwit pod tytułem sugerującym, iż to spotkanie jest wodewilem. Nie mniej, nie więcej, wodewil.
Spotkanie, które zostało objęte patronatem arcybiskupa Lwowa i całej konferencji Episkopatu Ukrainy, które było zaszczycone obecnością, prawda, tutaj władz rektorskich, nazwał Wodewilem, proszę Państwa. Domaganie się określenia ludobójstwo nazwał, prawda, że ludobójstwo jest Noblem, o który zabiegają, prawda, Polacy. Nobel za cierpienie. Proszę Państwa, do jakiego stopnia upodlenia można dojść, żeby tutaj, na tej auli, prawda, dobrze, że ksiądz Isakowicz był, prawda, więc spróbował tę sprawę nagłośnić. Więc proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę też, w jakim impasie się znajdujemy, gdy chodzi o relacje polsko-ukraińskie na szczeblu kościoła. Więc niniejszym, proszę Państwa, zamykamy wypowiedzi naszych prelegentów. Poprosimy teraz o zapowiedź filmu, który obejrzymy, premierę pana redaktora Macieja Wojciechowskiego, i po filmie, jeżeli zostanie nam troszkę czasu, to porozmawiamy przed mszą świętą, która jest zaplanowana na godzinę drugą. Film jest niedługi, bo 25 minut, tak jak pan redaktor powiedział. Chciałem się podzielić kilkoma refleksjami. Ja zbieram wypowiedzi, relacje i te relacje mnie inspirują do tego, żeby przedstawiać jakieś obrazy filmowe. Wprawdzie Marek Rymkiewicz bardzo negatywnie się wyrażał w przekazywaniu pewnych treści obrazem. Przykro mi z tego powodu, ale niemniej uważam, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo skuteczny sposób. Chciałem się podzielić jeszcze kilkoma refleksjami związanymi z tym, że poprzez sztukę powinniśmy starać się też pewne rzeczy pokazać. Weźmy książki Zofii Kosak-Szczuckiej, czy książki Czernyszewicza. Dzięki temu możemy się jakiejś prawdy o naszej rzeczywistości dowiedzieć. Ale też są, można to negatywnie wykorzystywać. I odwołam się tu do dwóch przykładów, mianowicie słynnego obrazu Pabla Picasso, Guernica. Ja myślę, że większość ludzi, którzy kojarzy Guernicę, kojarzy to poprzez obraz Pablo Picasso, czy też fałszywy obraz wojny domowej w Hiszpanii w powieści Ernesta Hemingwaya. Pamiętam, jak sam jako licealista zachwycałem się tą książką, a to był owoc zatruty. I niestety żyjemy w takich czasach, bardzo krytycznie podchodzimy do tego, co dzieje się na Ukrainie. Ja dziwię się tylko, że Ukraińcy nam nie wypominają niejakiego Baumana. Mój ojciec był żołnierzem wyklętym, więc ja wiem, co to znaczy KBW. Tam nie było aniołków. Jeśli były, to takie z drewna ukradzione z kościołów. Mamy teraz podobny problem, jaki mają Ukraińcy. Mianowicie pan prezydent Bronisław Komorowski pojechał do Berlina i uczestniczy w projekcie niemieckim budowania domu historii. On mógł wysłać jakiegoś urzędnika swojego, prawda? Ale projekt niemiecki, który forsuje pan Petering, jest taki, żeby zbudować w Brukseli dom historii, gdzie oprócz Pileckiego będzie paru Niemców. No i właśnie między innymi ten, któremu cześć oddawał nasz prezydent. Niestety uprawiamy politykę wstydu i to nas gubi. Ja z zaskoczeniem słyszałem wypowiedź Przewacha Weissa, który był zażenowany faktem przedstawienia filmu Pokłosie w czasie konferencji poświęconej Holokaustowi w Wiedniu. On mówi, że on po prostu był zszokowany. Przyjechał na tą konferencję, nie wiedział, jaki dokładnie będzie program i dziwił się, że taki
film jest pokazywany. Więc no, musimy spróbować przedstawić naszą historię właśnie przy pomocy jakichś dzieł filmowych, literatury czy sztuki. Prawda? Mamy doskonały też przykład filmu poświęconego Enigmie amerykańskiemu, który jest kompletnie zafałszowany. Film, który Państwo teraz zobaczycie, przygotowałem na Festiwal Filmów Historycznych w Zamościu, a głównym powodem było to, że jedna z bohaterek, pani Teresa Radziszewska, zmarła. Ja sobie pomyślałem, no trzeba coś z tym materiałem, który zbieram skrzętnie, coś z tym zrobić. I pokazałem ten film pracownikom telewizji Zamość. Zachęciłem ich do wyjazdu. Nie musiałem ich w ogóle przekonywać, tylko powiedziałem im, że 12 jest wyjazd ekipy ze Stowarzyszenia Zamościa do Swojczowa. Oni pojechali i operator, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że we wszystkich miejscowościach, w których byli, gdzie były krzyże upamiętniające miejsca, gdzie były polskie wsie i wskazujące na ilość ofiar, wszędzie ilość ofiar była zamalowana. Musimy stawić temu jakiś odpór. Wydaje mi się, że gdyby właśnie polityka się jakoś w to mieszała i gdyby na przykład ustanowić jakiś medal, tak jak medal sprawiedliwy. Ja myślę, że dla Ukraińców byłoby to bardzo trudne do przyjęcia, bo oni się boją i cały czas żyją w strachu. To też byśmy może zwrócili uwagę na to, że Ukraińcy się też porządnie w czasie wojny zachowywali. Myśmy to przegapili i to też jest jedna z przyczyn czczenia Bandery i UPOWS-ów w tak otwarty sposób. Więc zapraszam na film i dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze.